Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Jak ten dzisiejszy konkurs? Był ten power czy nie? No i trochę zabrakło, nie? W drugim skoku troszkę przesadziłem z odbiciem, bo przy wyjściu z progu za wcześnie trochę poszedłem biodrem i później nie było już tego szans, żeby się odbić. No za to Kamil fajnie skoczył i zrekompensował to wszystko. No właśnie, jak jeden Polak nie wygrywa, to drugi, tak jak w Zakopanem. No to jest na pewno fajne i tak jak mówiłem już wcześniej, no moja kariera za chwilę dobiegnie końca i fajnie jest, że się coś za sobą zostawia, że jest taki Kamil, który wygrywa w Pucharach Świata i mam nadzieję, że nie tylko Kamil, ale i inne chłopaki się wyzbierają, bo naprawdę fajnie skaczą i stać na to. Wracając do tego dzisiejszego konkursu, to trochę chyba było loteryjnie, szczególnie w pierwszej serii. No jest to dalej dziwne troszkę z tymi przelicznikami wiatru, dlatego że na przykład Michi dostał tylko minus 6, 4, myśmy dostali po minus 5, a różnica była straszna, to nawet trenerzy mówili, że jak się dmuchało, to było widać, jak ten wiatr idzie w tę lub w drugą stronę, a różnicy w wiatrach nie było, także na pewno trzeba jeszcze nad tym popracować i może ten system jest dobry, ale trzeba nad nim popracować, żeby go ulepszyć, żeby był faktycznie sprawiedliwy. Czy wierzyłeś, że po tej pierwszej serii można jeszcze zetronizować Niemca? Szczerze powiem nie, no po takiej przewadze 146,5 metra rekord skoczni z ładnym telemarkiem, także to na pewno była straszna przewaga. No, na pewno jest bardzo trudno, bo Michi startował tutaj u siebie. Nie jest teraz w takiej formie, żeby faktycznie wygrywać, jedynie szczęście mu mogło dopisać. To szczęście mu nie dopisało, a też zepsuł skok i to na pewno jest smutne z jednej strony dla nich, a dla nas cieszące, że wygrał Polak. Teraz przed nami loty. Jak się czujesz przed tymi zawodami? Czy masz ochotę polatać? Na pewno tak. No zostajemy tutaj jutro. Jutro tutaj będę trenował jeszcze, żeby to odbicie naprawdę przyszło i żeby na mamucie polatać, bo jak się na mamucie nie lata, to nie jest fajnie. W takim razie życzę trochę odpoczynku dzisiaj wieczorem, no i miłych treningów jutro. Nie, dziękuję.